Na pewno, jeżeli mówimy o kłopotach w relacjach, to musimy sobie zawsze postawić cel budowania naszej relacji. Chcemy kochać. To jest bardzo istotne. Czasami człowiek ma jeden cel. Chce być kochany i nie otwiera się na miłość, jest zamknięty. Chcemy kochać jeden drugiego. I to kochać nie tak byle jak, tylko bezinteresownie. Nie mam w tym żadnego interesu. Obdarzam cię miłością. Chcemy widzieć siebie w prawdzie, żeby było to zbudowane na trwałym fundamencie, ta nasza relacja. Dalej, bardzo ważne jest, żeby umieć być ofiarnym człowiekiem, coś ofiarować siebie drugiemu. Nie ma miłości bez ofiary, to nam Jezus pokazał na krzyżu dokładnie. Dalej, żeby zachować wierność, że nie, że to jest tylko wtedy, kim mi się chce, czy jakiś określony czas mi to już przeminie i koniec, ale chcę być Tobie wiernym, jeżeli budujemy tę relację na całe życie. Takie jest założenie. Sposób stały i do końca oddany. Ty i tylko Ty. Stawiając Boga na pierwszym miejscu, do tego zawsze wracamy, bo nie zbudujemy miłości, jeżeli odetniemy się z Boga, bo Bóg jest źródłem miłości. Od Niego przychodzimy, czerpiemy i dajemy dalej. Znowu przychodzimy, bierzemy od Niego miłość i tą miłością się dzielimy. I to jest właśnie ważne, żeby On był w centrum. Dlatego to budowanie relacji z osobą, która mi jest bliska sercu i równocześnie, albo jeszcze wcześniej, budowanie relacji z Bogiem. Mówi święty Paweł, miłością ożywieni, służcie sobie nawzajem. Miłować to znaczy służyć, być do dyspozycji, prawdziwie kochać. Od razu na wstępie święty Paweł mówi, że bardzo istotne, to co było w poprzedniej konferencji powiedziane, że mamy mieć we czci nasze małżeństwo pod każdym względem, ułożenie skalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. Nawet jak człowiek wszedł na taką drogę, to jeżeli chce stworzyć szczęśliwe małżeństwo, szczęśliwą rodzinę, musi zawrócić z tej drogi, zostać uzdrowiony, żeby mu coś następnego zbudować. Mamy różne doświadczenia, wyniesione z poprzednich relacji, czy może wyniesione z domu, porzucenie, czy niestałość. Człowiek był niezrozumiany, może wtedy był czas braku dojrzałości, kiedy jeszcze nie bardzo wiedzieliśmy, o co chodzi. Kierowanie się egoizmem, była zdrada, czy przemoc słowna, uczuciowa, jakaś manipulacja, kierowanie się pożądaniem, czy też nawet dopuszczanie się szantażu. To są jakieś takie sytuacje, w których mogło być nasze bolesne doświadczenie i człowiek nawet obawia się czasem zbudować następną relację, by coś się skończyło, coś się nie zaczęło, dlatego że nie chce znowu doświadczać bólu, który przeżył. Może być inna sytuacja, że obciążenia, które w naszej relacji powstają, mogą wynikać z tego, co otrzymaliśmy w rodzinie. Za mało otrzymaliśmy. I dlatego proszę zobaczyć, mógł ktoś doświadczać przemocy fizycznej, uczuciowej, psychicznej czy nawet duchowej ze strony kogoś z rodziny. Mogło być tak, że nie było przykładu miłości matki i ojca w domu rodzinnym, a ten przykład powoduje, że my wiemy, jak żyć. Jak nie ma przykładu, to człowiek jest dosyć zagubiony w tych sprawach. Dalej, mogło być, zabrakło takiego wpływu wychowawczego matki i ojca, bo albo byli ciągle w pracy, albo jedno z nich było poza domem, bo była jakaś separacja albo rozwód. Mógł się ktoś z rodziców nam w ogóle nie interesować i człowiek tak rósł na boku jakoś. Mogła być jakaś nieporadność w wychowaniu, czy ktoś z rodziców w sposób ciągły chorował. Nawet przy najlepszych chęciach są jakieś skutki takiej sytuacji. Może też czasem wpływ na nasze obecne budowanie relacji były jakieś sytuacje braku jedności między rodzicami. To jest dość często, a my jesteśmy tylko razem dlatego, że są dzieci. A jak już dzieci pójdą z domu, to już będziemy sobie każdy w swoją stronę. To nie ma jedności małżeńskiej, a jedność małżeńska jest takim parasolem ochronnym dla dzieci, gdzie buduje się właśnie tą miłość w sercach dzieci. Może w naszym domu był alkohol, może jakaś nieczystość, może egoizm, może wiemy o zdradach, może nie wiemy o zdradach, ale jakie zdrady były w naszej rodzinie i to w jakiś sposób może nas obciążać. Dlatego też, jakie mogą być skutki takiego braku pełnej miłości w rodzinie, trzeba najpierw powiedzieć, że człowieku rodzi się we wnętrzu nieufność. Jak nie można było zaufać do końca rodziców, bo jego miłość została zraniona przez rodziców, człowiek był odrzucony, nie był akceptowany, nie był ważny dla rodziców, to dziecko nie ufa sobie i tą nieufność przerzuca na innych.
Może być tak, że człowiek stał się nieczuły, bo w domu tyle było bólu i tyle było cierpienia, że jakby się tak wewnętrznie nie stwardniało, to człowiek by tego bólu nie udźwigał. I dlatego, że bardzo wiele rzeczy z przeszłości bolało, to człowiek już się schował w taką skorupkę twardą, żeby i teraz mnie nie bolało, gdyby mnie spotkało coś niedobrego. Również wtedy, kiedy w rodzinie nie było miłości, czasem, a były jakieś na przykład uzależnienia, czy jakieś bardzo negatywne zachowania rodziców, to człowiek chce ukryć prawdę, ukrywa prawdę po to, żeby nikt nie odkrył, że w moim domu nie było tak, jak powinno być. Nie chcę nikomu mówić o tym, co widział, co przeżył, czego doświadczył. Jest to gdzieś głęboko schowane w sercu, a to schowane bardzo mocno może rozbijać obecne budowanie relacji. Mogło być też tak, że nie było akceptacji ze strony któregoś z rodziców, czasem i rodzeństwa, porównywanie między rodzeństwem, było się tym gorszym, a nie tym lepszym, wydawało nam się, że resztę rodzice bardziej kochają, mnie mniej kochają. Dlatego jest trudność akceptowania nie tylko siebie, ale też i innych. Trudność czasem zaakceptować, że Pan Bóg jest naprawdę i że jest kochający i że pochyla się nad nami, by nam we wszystkim pomagać. Trudno czasami poradzić sobie z uczuciami obciążającymi, które gdzieś we wnętrzu narosły i jakby zaakceptować swoją historię życia, że w moim życiu rzeczywiście było tak, no niestety pochodzę z takiej rodziny, a nie z innej, takie się wydarzenia stały, a nie inne. Ja kiedy zdawałam maturę, to już byłam po śmierci trzech najbliższych osób w rodzinie i to by bardzo mocno zaważyło na moim życiu. Najpierw tatuś zginął w wypadku, potem brat zginął w wypadku, potem mamusia zmarła nagle w szpitalu i właściwie człowiek był tak zagubiony, taka była sytuacja, że nie można, no, zupełnie wycofany z życia. I zanim człowiek jakby poradził sobie z tym wszystkim, co się przeżyło, to naprawdę minęło 10, a można 20 lat. Ale jedyną pomocą, skuteczną pomocą była moja relacja z Jezusem. On mnie prowadził. I wtedy, kiedy miałam najgorsze sytuacje w życiu, kiedy mi się wydawało, że już nic z tego życia mojego nie będzie, zawsze był Jezus w jakiś taki delikatny sposób przychodził z pomocą, że jak teraz na to wszystko patrzę, to no to jest niesamowicie budujące i nie chciałabym o tym milczeć, dlatego że nie ma chwili, żeby Jezus nie pochylał się nad cierpieniem człowieka. Jakie można dostrzec w sobie ewentualnie tą emocjonalną pustkę, którą się wyniosło z domu? Bo też sytuacje domowe trudne powodują, że człowiek ma wewnętrzną pustkę, że jest jakiś ból wewnętrzny, że chce tą pustkę czymś wypełnić. Zdarza się, że wchodzi w uzależnienia. I to jest wtedy bardzo niepokojące, ponieważ może się uzależnić od ludzi. To jest jedna płaszczyzna uzależnień. Ale może być też taka sytuacja, że człowiek się uzależnia od jakiegoś dziwnego zachowania. Ktoś mówi, że ma jakieś obsesje, ktoś mówi, że ma jakieś inne dziwne zachowania, ktoś tam nieustannie musi mieć ręce, chociaż nie są brudne, ktoś inny nieustannie by wycierał nogi, chociaż nie trzeba wycierać, no nie ma wycieraczki nawet. Co wychodzi z jakiegoś pomieszczenia, to chce te nogi wycierać. Gdzieś jakaś takie dziwne zachowanie. Ale może być też takie uzależnienie od rzeczy. To różne rzeczy. Ja muszę kupować, ja muszę koniecznie coś nabywać, ja wchodzę w alkohol, biorę narkotyki, muszę tą pustkę zapełniać na przykład dopalaczami, muszę koniecznie sobie coś kupić, co mnie wewnętrznie natychmiast umacnia, ale potem przychodzi wielki ból, bo to jest tylko chwilowe pocieszenie. Ktoś wchodzi w pracoholizm i z tego czerpie jakąś równowagę wewnętrzną, ale w taki sposób to się dokonuje, że coś zaniedbuje innego. Dlatego jak mówimy o skutkach pochodzenia z rodziny takiej właśnie trochę dysfunkcyjnej, rozbitej, nie w pełni dającej miłość, to najczęściej ma się we wnętrzu niezaspokojone potrzeby emocjonalne przez rodziców. I co się wtedy dzieje? Jeżeli ja mam niezaspokojonego coś, to ja w życiu dorosłym tego szukam, żeby mi ktoś inny to dał. Ale trudno, żeby mi dawała osoba, na przykład osoba równego wieku, kiedy ona może żyje z takimi samymi potrzebami i nie możemy się wtedy porozumieć. Ja noszę zranienia, druga osoba nosi zranienia. Jest bardzo trudno zbudować relacje. To blokuje w ogóle do budowania zdrowych relacji.
Dalej, ma się takie często poczucie straconego czasu, straconego dzieciństwa. Gdyby w moim domu było inaczej, to byłoby lepiej, ale niestety nie było. W innych domach było dobrze. I to powoduje, że człowiek nie mógł rozwijać się w naturalny sposób. Są jakieś takie trudności w tym rozwoju. W związku z tym się czuje często zagubiony, wycofuje się z różnych sytuacji. Niektórzy mają taki wewnętrzny przymus, żeby koniecznie wszystko naprawiać. Naprawiać tą rodzinę, z której się wyszło, i naprawiać każdą sytuację, która jest niewłaściwa. I wtedy wpada często w takie zachowanie, że wszystko musi kontrolować, wszystko musi widzieć i natychmiast reagować, ale nie wynika to z wolnej woli, ale wynika to z wewnętrznego przymusu. Czyli nie ma tutaj tej wolności. Jak można poznać po sobie, czy patrząc na kogoś innego, że pochodzi się z rodziny dysfunkcyjnej? Pierwszym takim znakiem jest, że człowiek chce tuszować tą pustkę wewnętrzną. Chcę, żeby nikt się nie zorientował, że ja mam w środku pustkę, dlatego często się izoluję, żeby tego nie było można zauważyć, czy wycofuję się z budowanych relacji, owszem, dotąd, ale nie dalej, bo dalej to trzeba już budować zaufanie, a ja nie ufam, no więc się wycofuję. Gra czasem ktoś kogoś innego niż jest w rzeczywistości, no żeby pokazać, że wszystko ze mną dobrze, że żadnej pustki nie ma. Drugą rzeczą, po której można poznać, że ktoś pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej, jest brak poczucia bezpieczeństwa. Człowiek ma jakiś niepokój wewnętrzny, ciągłą jakąś niepewność, ciągłe lęki, jakieś takie obawy. Wszystko podszyte może być lękami. Czasem też nie ma poczucia własnej wartości. No właściwie to jestem do niczego. Tak myśli i tak wierzy, bo tak mu rodzice może mówili. A niekiedy jest już tak źle, że ma brak poczucia tożsamości. Czyli nie wie, kim jest, skąd jest, dokąd zmierza. Nie wie, że pochodzi z rąk Boga i do Pana Boga zmierza. Jakby to wszystko gdzieś jest zamazane. I również może być też taka sytuacja, że człowiek takiej wszędzie, gdzie się znajduje, próbuje zarabiać na miłość, czyli chce znaleźć gdziekolwiek jakąś akceptację, zauważenie. I tak się zachowuje pod innych ludzi, kieruje się inaczej mówiąc względami ludzkimi, żeby po prostu ten drugi spojrzał na mnie życzliwie. Chce kupić tą życzliwość, chce kupić miłość, chce kupić po prostu okazywane sobie zrozumienie. Czasem to jest też aż tak, że ktoś chce się wszczepić w drugiego człowieka, bo sam jest w stanie żyć samodzielnie i tak trzymając się drugiego człowieka, przejść przez życie. Ale on się ani nie otwiera, nie rozwija, nie buduje w sobie nic pozytywnego, tylko chce pochłonąć tą osobę, jakby jak takie malutkie dziecko, jak widzicie tu malutkie dzieci, wtulają się w tą swoją mamusię, kurczowo się mamusi trzymają i patrzą, czy nic się złego nie stanie. Ale w którymś momencie te dzieci się schodzą z tych rąk mamusi, zaczynają raczkować, potem się otwierają, budują relacje i tak normalnie powinno być. Jeżeli człowiek czegoś takiego nie otrzymał z domu, to otrzyma to z domu Bożego. Mamy dom Boży, mamy Kościół, mamy tyle łaski, tyle błogosławieństw i tyle miłości Jezusa Chrystusa w domu Bożym, że dla wszystkich starczy na uzdrowienie zranień, na pomoc w budowaniu relacji, na to, żeby było inaczej. Poznajemy też po tym, że takie osoby nie potrafią kochać, nie potrafią. Na przykład biorą za miłość, za uroczenie. Myślą, że jak się zauroczył ktoś, to tu jest wielka miłość, że ja daję, obdarzam, jestem bezinteresowna, ofiarna, a okazuje się, jak się przypatrzy temu, nie ma tego w środku. Czasem za miłość biorą głód miłości, czasem za miłość biorą pociąg fizyczny, po prostu pożądanie, myśląc, że to o to chodzi. To jest taki wewnętrzny ból, bo nie rozwija się tutaj wtedy miłości, wręcz przeciwnie, raczej okrada się kogoś drugiego z miłości. Jest też taka cecha od takiej osoby, że może mieć brak takiej wewnętrznej samodzielności. W związku z tym nie potrafi budować relacji, nie potrafi zbudować właściwych granic w relacjach, nie potrafi budować rozwijać tej relacji w taki sposób, żeby ona była wolna, żeby ona rosła, żeby była szczęściodajna, żeby dawała taką wielką wewnętrzną radość z tego, że jesteśmy przez Boga przeznaczeni dla siebie. Te skutki, które człowiek wynosi z poprzedniej rodziny, mogą bardzo obciążyć przyszłą rodzinę. My jeszcze nie jesteśmy w tej przyszłej rodzinie,
ale kiedyś będziemy. I teraz jest taki etap, że możemy bardzo mocno prosić Jezusa o uzdrowienie wewnętrzne, wylewać nieustannie swoje serce z tymi bólami, które w środku nosimy i prosić o uzdrowienie i o to, żeby napełnił mnie tym, czego nie otrzymaliśmy w domu. Ale to jest jedna strona medalu. Bardzo często jest też potrzebna pomoc ludzka, jakaś terapia. Terapia, gdzie widzimy, że przez modlitwę niewiele się zmienia, stoimy w miejscu i trzeba zgłosić się wtedy, żeby przejść taki proces terapeutyczny, który pozwoli wydobyć wszystko z dna serca, co nas obciąża i co jest bólem tak, i pozwoli nam wewnętrznie dorosnąć i otworzyć się na budowanie zdrowych relacji. Te trudności mogą być w budowaniu przyszłej relacji małżeńskiej czy rodzinnej. Mogą być trudności związane z tym, że jak nie będzie coś się układało w małżeństwie, to jedyna droga rozwód, jedyne wyjście. Zamiast po prostu pokonywać te trudności, które się zdarzają. Może być nawet, że człowiek się wycofa z powołania, nie przestanie realizować powołania, obojętnie, czy to będzie powołanie małżeńskie, czy zakonne, czy kapłańskie, czy misyjne. Człowiek nie dostrzega, że to jest sensem jego życia, nie potrafi prawdziwie kochać, otworzyć na to miłość i jest mu wtedy trudno. Czy też wchodzi w uzależnienie w jakikolwiek sposób. Chce tą pustkę emocjonalną czymś wypełnić. Nie mówię o tym dlatego, że myślę, że to w sobie nosimy, ale jesteśmy wśród różnych ludzi i widzimy, jak niektórzy cierpią, jak niektórzy nie mogą poradzić sobie z sobą, jak niektórym jest trudno. Może czasami próbujemy nawiązać z kimś relacji i widzimy, że ta osoba jest zamknięta, jakby wyizolowana, jakby niesamodzielna wewnętrznie. Chciałaby kochać, a nie umie kochać. I tutaj, przyprowadzając do Jezusa, modląc się za tę osobę, czy modląc się za siebie, modląc się za budowanie naszej relacji, to będzie to olbrzymia pomoc w wyjściu z tych właśnie różnych obciążeń, które się wcześniej nosiło. Czasem są właśnie jakieś takie obsesyjne zachowania, gdzie człowiekowi trudno się otworzyć na miłość, bo skupia się po prostu na sobie. I okazanie pomocy takim ludziom to jest najpierw, żeby ci ludzie zobaczyli prawdziwie, jak to było rzeczywiście, czy jak to jest w mojej sytuacji. I żeby całe życie zobaczyli w prawdzie. Jezus jest prawdą, drogą, prawdą i życiem. W związku z tym tylko przychodząc do Jezusa możemy zobaczyć, jak to jest naprawdę. Żeby powrócić do normalnego życia, by wszystko normalnie układać, żeby normalnie się znajdować wśród innych ludzi, cieszyć się życiem, tworzyć je. Dalej, żeby przystosować się do nowej sytuacji, takiej, która obecnie żyje, bez jakichś wewnętrznych lęków, obaw, przymusów i tak dalej. I żeby próbować budować relacje bez obciążeń. To wszystko jest możliwe, ale jest możliwe właśnie w relacji z Panem Jezusem. Proszę zobaczyć, jeżeli ktoś został zraniony w swojej relacji z kimś, weźmy może teraz już szczególnie relację męsko-damską, to wtedy nosi w sobie to doświadczenia, jakby przeżywał porażki w tej dziedzinie życia. Może te porażki przeżywały się właśnie z tej przeszłości, którą się doświadczało. Dlatego co jest ważne? Powiem w takich 12 punktach, dobrze? Żeby przemyśleć poprzednią relację, co tam było nie tak. Dalej, poszukać rady kogoś doświadczonego, wyciągnąć wnioski z tego, co było, stanąć w prawdzie przed Bogiem, skorzystać z sakramentu uzdrowienia, łączyć swoje cierpienie z cierpieniami Jezusa, no bo to cierpienie było i jest gdzieś tam w środku, we wnętrzu. Nie planować absolutnie zemsty, bo to nic nie pomoże, wręcz przeciwnie. Przeżyć taki okres żałoby, że no niestety tak było, ale teraz będzie inaczej. Dalej ważne, żeby zacząć wychodzić do ludzi, nie cofać się, nie izolować się. Oddawać Bogu siebie oraz swoją przeszłość i przyszłość, powierzać Panu Bogu i prosić Jezusa o uzdrowienie zranień i pokochać może kogoś następnego, może tę osobę, ale inaczej, prawdziwiej, dojrzale. Te 12 punktów teraz przed nami, spróbuję nad każdym się chwileczkę zatrzymać. Bóg mówi w ogóle, że trzeba porzucić dawnego człowieka, czyli ten, który źle reagował, który jest obciążony, który wiele wycierpiał, który ma obciążenia jakieś wyniesione z domu, emocjonalne.
odnawiać się duchem waszym myśleniem. Odnawiać się możemy zawsze, kiedy przemyślujemy swoje życie, ale kiedy czytamy Słowo Boże. Słowo Boże nas przenika do szpiku i kości i ono nas buduje od środka. I dlatego kontakt ze Słowem Bożym jest, nawet codzienny kontakt, bardzo ważny. I mamy się przeoblec w nowego człowieka. Nie martwić się tym, co było, tylko poprosić o uzdrowienie. Uczyń mnie, Panie, nowym człowiekiem. Jakim? Takim, który jest według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Czyli jakby otoczony zbawieniem Jezusa, jakby ochroniony pancerzem Jezusa przed tymi złymi rzeczami, co było. I możliwym, że dąży do świętości, czyli rozwija się, czyli jest coraz więcej miłości w jego życiu. Zatem pierwszy punkt z 12, przenieść poprzednią relację. Dlaczego ta relacja się źle skończyła? Co było tego powodem? Trzeba zadać sobie takie pytanie. Na co ja się nastawiałam? O co mi tak naprawdę chodziło w tej relacji? Co we mnie jest takiego, najpierw we mnie, że się to wszystko po prostu nie ułożyło? Może już kolejny raz. Jak Jezus na to wszystko razem patrzał? I dalej można pytać siebie, czy przypadkowo nie patrzyłem przez różowe okulary na tą drugą osobę, może po prostu kierując się nierealnymi marzeniami jakby z bajki, z romansów, które nie mówią o prawdzie, czy może nie chodziło mi o zdobycie kogoś, bo wtedy zaimponuję kolegom, ile już mam zaliczonych dziewczyn i tak dalej. Czym tak naprawdę moje serce się wtedy kierowało? Kiedy ja przemyślę tą poprzednią relację, to mogę się zapytać, czy ja naprawdę kochałam tą dziewczynę, tego chłopaka, czy moje wyobrażenie. Czy sobie życzyłem takiego, taką osobę i tylko to kocham. Czy to nie był ktoś na otarcie łez, ktoś kolejny, bo mi w życiu było źle, bo mi w ogóle w życiu źle, ja tylko wypłakuję, narzekam, cierpię, a nic się nie rozwijam. Czy nie skupiałam się na sobie, po prostu chcę, żeby mi było dobrze. To skupianie się na sobie to jest jakiś rodzaj egoizmu. Czasem ktoś nie dążył do zaprzyjaźniania. W relacji jest bardzo ważne dążenie do zaprzyjaźniania. Jeżeli ktoś się kieruje ku intymności, czyli ku temu, co w małżeństwie jest najbliższe i bardzo istotne i bardzo ważne, to bardzo często to wszystko powoduje, że się relacja rozbija. Zatem można zapytać Jezusa, który to widział, który dokładnie wie, w których rejonach życia u mnie panuje jeszcze egoizm. Egoizm może się przejawiać w różny sposób. Na przykład może chciał człowiek być w tej relacji gwiazdą, żeby błyszczeć, żeby okazywali mi inni uznanie, żeby mnie podziwiali. Może w mojej relacji chciałam być cesarzem, czyli rządzić wszystkimi, nie szanując, lekceważąc, narzucając swoją wolę, swoje racje, czy układając komuś życie, czy manipulując tym kimś. Może inny rodzaj egoizmu we mnie było, że byłam takim cierpiętnikiem, że mawiałam sobie, że mam pecha, nieszczęście, że jestem osobą nieśmiałą, że stale choruję, że nic mi nie wychodzi i na tym wózku egoizmu się jechało. A może jeszcze ktoś był takim egoistą, jakby typem ślimaka, który unikał innych, żeby mieć święty spokój, żeby się nie wysilać, żeby być kimś niezależnym. Te cztery rodzaje egoizmu gdzieś tam każdy z nas w jakiś sposób tkwią, bo egoizm umiera dopiero po naszej śmierci, więc z egoizmem trzeba walczyć całe życie, bo egoizm niszczy miłość. Jeżeli ktoś był albo cesarzem, albo gwiazdą, albo cierpiętnikiem, albo ślimakiem, to wskazywało na egoizm połączony jeszcze z egocentryzmem. Nie tylko, że jestem egoistą, ale jeszcze skupiałem się na sobie. Dlatego trzeba pamiętać, że egoizm, jak mu ulegam, zawsze niszczy w nas miłość. Jeżeli chcemy wygrać życie, to musimy iść w kierunku miłości, a odchodzić od egoizmu. Zatem pomyśl, w tym pierwszym punkcie, jak przemyślasz swoją poprzednią relację, czy coś musisz w sobie zmienić. Przejdźmy do tego jeszcze, co mogło mieć wpływ z naszego domu, nasza rodzina. Czy jakieś zranienia? Czy tutaj nie trzeba gruntownej modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne? Drugi punkt. Poszukajmy kogoś doświadczonego, bo jak nosimy w sobie taki ból, że relacja się nie udała, to rozmawiając z zaufaną osobą, z dojrzałą osobą,
czy z katechetą, ze spowiednikiem, z kierownikiem duchowym, z kimś z rodziny, kto naprawdę jest blisko Jezusa, to musi być osoba blisko Jezusa, wtedy rzeczywiście rozmowa taka da nam dużo wewnętrznego uspokojenia. Taka osoba wysłucha, zrozumie ból, może oddramatyzować tą moją bardzo bolesną sytuację, pomoże mi obiektywnie spojrzeć i ułatwi odzyskanie wiary w siebie. To jest ważne, bo wtedy człowiek zamyka tą poprzednią relację i może wyciągać wnioski. Proszę zobaczyć, z tymi wnioskami jest tak, że ja wyciągam wnioski po to, żeby jeszcze raz się nie wpakować w podobną sytuację. Od teraz buduję wszystko od nowa, a może trochę odczekam, parę miesięcy, na razie nie wchodzę w żadną relację, żeby to wszystko we mnie się zaczęło układać i uzdrawiać. Dlatego czasem nawet sobie można wypisać wnioski w specjalnym zeszyciku, żeby człowiek tych błędów nie powielał w przyszłości, na przykład z kim na pewno nie będzie chodził. Czasami jak człowiek jest zraniony, to chodzi z ludźmi zranionymi i to ewidentnie widać, na przykład, że ktoś sięga do kieliszka, ktoś bierze narkotyki i ja ciągnę do takich osób. Bo trzeba sobie powiedzieć nie, to nie jest ta droga. Z takimi osobami nie będę zawierać znajomości, ponieważ znowu będą rozczarowania, znowu będą jakieś błędy i znowu będą niepotrzebne dalsze zranienia. Zatem, żeby uniknąć bolesnych doświadczeń, to sobie gdzieś tam, czy w tyle głowy zapisuję, czy właśnie tak, żeby zapamiętać. Na co zwrócę? Warto sobie odpowiedzieć pytanie. Szczególną uwagę, aby budować dobrą relację. I dlatego mogę zapytać siebie, co ja wniosę budującego w tą relację, którą może w najbliższym czasie będę mieć, czy może ta relacja trwa. Czy nad czym będę czuwać, czy nad czym będę pracować, aby nie powtórzyć starych błędów. Wszystko jest nowe, każdy dzień jest nowy. Żyjemy na nową kartę. Po każdej spowiedzi świętej człowiek jest czysty zupełnie, zaczyna od nowa. Jak zaczyna z Jezusem, no to jest super, to jest piękne. Stanąć w prawdzie przed Panem Bogiem, proszę zobaczyć. Przestanąć w prawdzie przed Panem Bogiem, pamiętać, że Pan Bóg z najgorszego zła wyprowadza dobro. Tylko na początku, kiedy prosi się o uzdrowienie, tego nie widać. To widać po roku, po dwóch latach. I wtedy, kiedy ta rana zostanie całkowicie uzdrowiona, czy wiele ran, które człowiek w sobie nosi, bo nosimy rany też po naszych własnych grzechach, które też muszą być uzdrowione. Grzech nam Pan Bóg z każdej spowiedzi świętej przebacza, ale jeszcze skutki jakieś pozostają do uzdrowienia. Wiemy, że opatrzność Boża nad każdym czuwa. Dlatego możemy mieć nadzieję, że Pan Bóg te zło, które było, ukierunkuje, obróci w takim kierunku, że będzie dla nas dobrze. Bóg przecież zna całą naszą przyszłość. Bóg wie, po co, w jakim kierunku nas poprowadzić. Bóg wie, jakie nosimy obciążenia też z poprzednich pokoleń. I dlatego On najlepiej nam dopomoże. Zawsze w takich sytuacjach, a nawet i systematycznie, trzeba korzystać z sakramentu pojednania, bo każda spowiedź święta stawia nas w większym stawianiu w prawdzie, czyli ja coraz więcej widzę, tak prawdziwy, jak jest rzeczywiście. I jasne, że nasz serce oskarża z naszych grzechów, ale jak przychodzimy do Jezusa, to wiemy, że Bóg jest większy od naszego serca i wszystko zna. I On wie, co ma dalej z nami czynić. My tylko musimy z pokorą swoje grzechy wyznać, żeby otrzymać odpuszczenie grzechów i pokój serca. To przynosi spowiedź święta. Wiadomo, że każdy popełnia grzechy, ale Pan Jezus zapłacił za nasze grzechy. Oddał swoje życie i otworzył nam drogę nie tylko do przebaczenia, ale otworzył nam drogę do nieba. I za to mu ogromnie jesteśmy wdzięczni. Trzeba przed Panem Bogiem się wypłakać, jak to jest możliwe. Czasami człowiek jest tak twardy, że nie może, ale za jakiś czas, kiedy już jest trochę uzdrowiony, to może wypłakać wiele rzeczy i prosić Go, żeby dał pokój serca, żeby przebaczyć sobie, bo czasem człowiek nie może sobie darować tego, co było w jego życiu, żeby przyszło rozgrzeszenie, żeby Bóg dał wewnętrzną równowagę i żeby pomógł w budowaniu jakichkolwiek w ogóle relacji, bo to chodzi też o relacje z rodzicami, z rodzeństwem, wszystko mamy porządkować, to nie jest tylko tak, że mamy budować dobre relacje z kimś, kto nam jest bliski sercu, a z innymi nie mamy dobrych relacji, to tak samo będzie potem w przyszłości z tą najbliższą osobą, że tak jak nie układało się nam z rodzicami, to się nie będzie układało z tą osobą, bo jest bałagan w tym, bo nie ma jeszcze uporządkowania. I dlatego jak korzystamy z sakramentu pojednania, to Bóg daje nam
nie tylko łaskę przebaczenia, daje nam łaskę uzdrowienia, otwiera nas na to, zaczyna uzdrawiać nas, przynosi nam ukojenie, pokój, ponieważ to wszystko się dzieje dlatego, że Jezus na krzyżu wołał: Ojcze, przebacz je, Ojcze, przebacz mu, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I to Jezus dla mnie tą drogę nową i to nowe życie i możliwość budowania dobrych relacji wyprosił u Ojca. I Jemu się należy ta niesamowita wdzięczność. Też jest ważne, żeby przebaczyć tej osobie, z którymi się kiedykolwiek budowało relacje i z którymi się nie układało. Bo to przebaczenie jest ważne. Przebaczenie w ogóle otwiera człowieka na uzdrowienie. Jeżeli człowiek chce być uzdrowiony, a nie przebacza, to nie ruszy z miejsca. Też trzeba prosić, żeby Bóg wybaczył mi i tej osobie, ale też trzeba się wyrzec pewne rzeczy, które były w moim życiu. Wyrzec, żeby one już mnie nie atakowały, żeby to nie wracało, żeby nie wchodzić w to samo. Można się wyrzec niechęci, nienawiści, urazu, złości, gniewu, agresji, zazdrości, niechęci, no wiele rzeczy, które sobie człowiek nosi. Wyrzec się lęków, ducha na przykład pożądania, ducha nieczystości, ducha agresji. To wszystko Bóg może od nas zabrać, ale musimy w tym kierunku pójść. Jeżeli chodzi o szósty punkt, o łączenie swojego cierpienia z cierpieniami Jezusa, to było dwóch łotrów. Jeden złorzeczył Jezusowi, kiedy cierpiał. Drugi, mimo cierpienia, nie złorzeczył Jezusowi, tylko mówi: Panie, ulituj się nade mną, spraw, żeby był z Tobą w raju, prosił o to. Jeszcze upominał tego złorzeczącego. A Jezus w największej cichości, z największą pokorą wszystko znosi. Mamy trzy możliwości znoszenia naszych cierpień. Złoszcząc się na Pana Boga i oskarżając Go, kiedy Pan Bóg jest akurat niewinny, możemy prosić Go, a możemy łączyć wszystko z tym, co przeżywa Jezus. I dlatego nim się rzucimy w ramiona kogoś następnego, to spokojnie, nie zagłuszajmy bólu i smutku, i rozdarcia, tylko najpierw to wszystko złączmy z Jezusem. Złączmy te swoje cierpienia z Jego cierpieniami i one nabiorą takiego szczególnego znamiona. Będą cierpieniami zbawczymi. Może przez te moje cierpienia, nawet zebrane z całego życia, nie jedna osoba będzie zbawiona, bo Jezus rozdziela zbawienie i też korzysta z naszych cierpień, jeżeli my oddajemy Mu. Mówi: Panie, chcę cierpieć z Tobą, bo bez Ciebie cierpienie nie ma żadnego sensu. Dalej bardzo ważne jest, żeby nie planować żadnej zemsty. Dlaczego? Dlatego, że jak planuje się zemstę na kimś następnym, to nie buduje się żadnej dobrej relacji. Ta relacja jest ze złości, z agresji, a nie z miłości budowana. Byłaby to taka satysfakcja, która sadystyczna, no bo ja się odkuwam na kimś następnym za kogoś poprzedniego, albo za to, że mnie rodzice nie kochali, albo że tata pił alkohol. To byłaby też taka satysfakcja samobójcza. I ja niszczę siebie w ten sposób. Ja mam budować relacje z miłości, każdą relację. Proszę zobaczyć, jak Jezus zabiega o wszystkie relacje. Nawet mówi: módl się za nieprzyjaciół. Czyli buduj z każdym relacje. Najpierw modlitwa, potem może się okazać, że ten nieprzyjaciel stanie się przyjacielem czy kimś otwartym na budowanie relacji. Wtedy, kiedy by człowiek niszczył sobie to wszystko, co i niszczy inny przez swoje zachowanie, to w sumie zniszczy samego siebie. To nie prowadzi do niczego dobrego. Ważne jest też, żeby przeżyć żałobę, czyli jakby ból, który się w którymś momencie kończy, czy te marzenia, które były związane z poprzednim wydarzeniem, a nie udało się. Trzeba tu wprowadzić Bożą nadzieję. Po to Bóg daje nam nadzieję, żebyśmy wiedzieli, że nad tym wszystkim On jest i my do Niego zmierzamy. I kiedyś będziemy z Nim już na zawsze, kiedy skończą się wszystkie cierpienia i trudy i przeciwności. I dlatego nie trzeba się oglądać wstecz, tylko bo to oglądanie wstecz może rozjątrzyć naszą ranę. Ale ważne jest, żeby powiedzieć: Panie Jezu, no już przytul mnie do tego swojego serca, ja już Ci się wypłaczę, już się nie chcę na to oglądać, ja już po prostu to zostawiam. Pomóż mi to zostawić, odejść od tej sprawy, nie jątrzyć i nie grzebać w tym. I potem trzeba wrócić do normalnego życia. Okres żałoby się kończy, jasne, że to wymaga, jak było coś bardzo bolesnego, cierpiącego, czasu bólu, ale jak ten ból jest sensowny, bo łączy z Jezusem, to on w którymś momencie ma swój koniec.
wychodź do ludzi. To następna bardzo ważna wskazówka. Niektórzy już nie chcą wychodzić do ludzi. Do mnie często przychodzą na rozmowy takie osoby po 30, kiedy już się tyle zawiodły na wszystkich i żadnej relacji nie mogą zbudować i nie wychodzą do ludzi, siedzą w domu. I ja wtedy mówię, zacznij pracować nad sobą, zmień siebie, to wtedy będzie inaczej. Bo najczęściej to jest tak, że ta osoba tak się skupiła na sobie, że tylko siedzi w egoizmie, no i trudno, żeby coś można zbudować na egoizmie. Spotyka się z innymi ludźmi, ale nie oczekując nie wiadomo czego, po prostu bądź dla nich. Angażuj się w to, co robisz, czy to jest praca, czy to jest szkoła, czy uczelnia. Zamień swój umysł po prostu czymś ciekawym i czymś pożytecznym. Wtedy zaczyna się rozbudzać twoje życie wewnętrzne. I nie rezygnuj z żadnych szans, które Bóg otwiera przed tobą. Może właśnie wtedy, kiedy już stracisz całkowicie nadzieję, to się okaże, że zaczęło się coś niesamowitego dla twojego życia. Ta przygoda zaczyna się w tym momencie, kiedy się przyłamujesz, kiedy się otwierasz na innych. Na pewno niedobrze, jak człowiek się zasklepia w swoim cierpieniu, bo naprawdę życie nie kończy się na tym człowieku. Pamiętam, byłam chyba wtedy na 4. roku studiów. Bardzo liczyłam na jednego chłopaka, że będzie moim mężem. No i on powiedział, że życzy mi kogoś lepszego, bo nie jest wart miłości. Bardzo ładnie mi to powiedział, ale okres żałoby trwał pół roku, zanim się pozbierałam. Bardzo było to trudne. Ale Pan Bóg mnie prowadził w ten sposób, bo miał inne plany wobec mnie. Bardzo długo miał inne plany. Ja miałam swoje plany, on miał też swoje plany. Ja wybrałam życie samotne, ale życie dla Jezusa, bez konsekracji, bez zakonu. I żyłam tak prawie 50 lat. Z wyboru. Kiedy stwierdziłam, że nie nadaję się do małżeństwa, że nie mam takich talentów na małżeństwo, to podjęłam decyzję życia w samotności. Nie wiedziałam, że Pan Bóg ma jeszcze takie plany, to tak jak mocno załomotał do mojego serca, to ja najpierw myślałam, że jest pokusa, ale bardzo szybko się okazało, że on mnie woła do klasztoru. Mimo, że miałam 50 lat, przyjęli mnie do klasztoru, dzięki Bogu, i mogę powiedzieć, że to jest mój najszczęśliwszy okres życia. Co nie oznacza, że nadal muszę budować relacje z ludźmi, nadal się otwierać na ludzi, nadal muszę się rozwijać, nadal muszę pokonywać swoje wewnętrzne trudności, opory. To wszystko jest nadal, ale jest w takim układzie, jaki Pan Bóg mi najlepiej przygotował. I najlepsze było, że nie wiedząc, ja zupełnie nie wiedziałam, on mnie tak przygotował do klasztoru, że jak przeczytałam testament naszej matki założycielki, świętej Urszuli Duchowskiej, to mówię, proszę, przecież ja to wszystko robię. A nie wiedziałam, a on po prostu mnie prowadził w takiej mojej wielkiej nieświadomości i wtedy, kiedy ja byłam gotowa, to mi to dopiero powiedział. Teraz Cię widzę tam. Czyli jest bardzo ważne, żeby nie zasklepiać się w swoim cierpieniu, czy w swojej niedoli, czy w swoim bólu, żeby pamiętać, że na przykład jest jeszcze wiele wspaniałych dziewcząt i wiele wspaniałych chłopaków, jeżeli taką drogę Pan Bóg dla nas przewidział, wychodzić do ludzi. Dobrze wypełniać jest, mądrze warto jest wypełniać czas, bo jak ja wiem, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem, no to moje życie nie jest miałkie, tylko to moje życie jest po prostu sensowne. Sensowne życie zawsze człowiekowi dodaje takiego poczucia, że jest na swoim miejscu. Też jest bardzo ważne, żeby oddawać siebie Panu Bogu, oddawać swoją przeszłość i przyszłość. Po prostu. To nie należy do mnie. Przeszłość się skończyła, przyszłość jeszcze się nie zaczęła. Mam żyć teraz, dzisiaj. Nie wiem, co będzie jutro. Dzisiaj żyjemy, dzisiaj mamy konferencję, dzisiaj będzie praca w grupach, jak dożyjemy jeszcze te 20 minut, prawda? Dlatego jak zamykam swoją przeszłość w Jezusie, to ja wiem, że to już skończyło się. To jest Jego ręka. Ja się już nie muszę o to martwić, już nie muszę do niczego wracać, nie muszę grzebać, rozjątrzać, wymyślać. Po prostu ja powierzam Jemu moje serce i On mnie dalej kształtuje. I On mi układa przyszłość. Bardzo mi się podobało, jak Pat Andrian mówił o tym, że ja oddaję swoje życie Jezusowi, to znaczy daję Mu kierownicę i On kieruje. Prawda? Ja już nie mam żadnych uwag do kierowania, bo ja wiem, że nie ma lepszego kogoś, kto kieruje. Nie ma.
I w ten sposób rodzi się w moim sercu coraz większe zaufanie, zaufanie do Boga. O to zaufanie chodzi, bo jak w naszym sercu rośnie zaufanie do Boga, to automatycznie rośnie zaufanie do wszystkich ludzi, z którymi żyjemy. Oczywiście musimy też być roztropni w tym okazywaniu zaufania, potem w takich relacjach ludzkich, bo czasami ludzie mogą pewne rzeczy wykorzystywać. Człowiek musi wiedzieć, co to znaczy nie rzucać pereł przed wieprze, ale tego na razie nie będę rozwijała. On, Jezus Nauczyciel, na pewno poprowadzi nas drogami prostymi, jeżeli chodzi o miłość. Nie będzie nas gdzieś tam kluczyć nie wiadomo jak, ponieważ On jest drogą, On jest prawdą i On jest życiem. On nie pozostawi na drodze, On może postawić na drodze taką oczekiwaną przeze mnie osobę i wtedy dopiero powiem, no dobrze, że ja doczekałam do mnie, bo gdybym się nie cierpliwiła, to może w ogóle bym tej osoby nie zauważyła, nie spotkała, byłoby po prostu inaczej. Ale może być, że Bóg widzi inną drogę, drogę zakonną lub drogę kapłańską. I tu zawsze na ten temat możemy rozmawiać, bo mamy z kim rozmawiać, ksiądz Marcin, ksiądz Jerzy i ksiądz redaktor bardzo chętnie podejmują tę tematykę, jeżeli ktoś zastanawia się po prostu, co zrobić swoim życiem. Może człowiek chce poświęcić Bogu życie inaczej, zupełnie idąc samotnie, ale właśnie będąc dla Jezusa do pełnej Jego dyspozycji. I jeżeli popatrzymy na 11 punkt, mamy prosić, żeby Jezus uzdrowił nasze zranienia. Jezus ma tą moc. On dlatego był tak poraniony, żeby w Jego ranach każdy z nas znalazł zdrowie. I Jego krwią jesteśmy uzdrawiani. On to uczynił za wszystkich. Niech ta Jego krew, niech te Jego rany nie będą na darmo. Przychodźmy, jak jeszcze mówi, przychodźcie i pijcie. Pijcie ode mnie życie. Dlatego przychodzimy na każdą Eucharystię i dostajemy Jezusa w Komunii Świętej, Jego ciało i Jego krew po to, żeby nasze rany mogły być uzdrawiane. Dlatego trzeba Go prosić też tak długo o uzdrowienie, aż czujemy, że ta rana jest zabliźniona. Czasem 2 lata, czasem 3 lata trzeba prosić w jakiejś sprawie i to codziennie, ale czujemy, że już się podnosimy, już jest inaczej. Wraca radość, wraca pokój serca, wraca otwartość, wraca życzliwość do innych ludzi, wraca chęć budowania z innymi relacji. Jakieś stare przeżycia mogą wtedy już nie mieć wpływu na to, co się dzieje dzisiaj. I dlatego prosimy o uzdrowienie, żeby przeszłość nas nie obciążała. Chcemy być wolni od przeszłości, czyli nie chcemy być więźniami przeszłości. O to chodziłoby w uzdrowieniu właśnie naszych wewnętrznych ran. I przechodząc do ostatniego punktu za chwileczkę. Taka uzdrowiona rana daje człowiekowi ogromną wewnętrzną wolność i ta wewnętrzna wolność jakby dysponuje człowieka, że ja mogę drugiemu w tym pomagać, bo ja tą drogę już przeszłam. Ja już wiem, jak to jest. Ja rozumiem, że ten drugi człowiek bardzo cierpi i wiem, w jaki sposób ulżyć tym cierpieniom, oczywiście ofiarowując go zawsze Jezusowi. Tak dokonuje się dojrzewanie do pełni człowieczeństwa właśnie poprzez uzdrawianie zranień. I to każdy nosi zranienia, to nie jest tak, że ktoś jedyny. Pokochać można jeszcze raz. Kiedy człowiek przeżyje dobrze poprzednie doświadczenia, przemyśli, to wtedy nabiera mądrości życiowej. Staje się bogatszy o naukę, która płynie z przeszłości. Dlatego jeżeli człowiek jest bogaczy, to wszystko, dlaczego nie ma pokochać? Dlaczego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby znowu kogoś następnego pokochać? Czy mocniej pokochać osobę, którą się akurat zna? Nie, jednak może być inaczej. Człowiek może nie wyciągać wniosków. Człowiek może chcieć się zemścić. Człowiek może chcieć się zamknąć. Człowiek może chcieć tkwić w egoizmie, nie chcieć uzdrowienia od Jezusa, nie chcieć zostawić swoich starych spraw konfesjonale i wtedy zatrzymuje się w rozwoju. Ale to On za to odpowiada. Staje się człowiekiem po prostu rozczarowanym w życiu, takim, który niby go nic dobrego nie spotkało. Jakby odszedł z placu boju i schował się gdzieś i właściwie siedzi schowany i nic z tego życia nie płynie. Podsumowując, ostatnia minuta.
Mamy zatem dać sobie czas na nabranie dystansu do minionych przeżyć, dokonać refleksji, żeby popatrzeć na to oczyma Pana Boga, co nas spotkało, wyciągnąć pouczające wnioski, nauczyć się prawdziwie kochać i żeby nowe znajomości rozpoczynać bez obciążeń i mieć większą możliwość refleksji nad nową poznaną osobą oraz nad tym, co dokonuje się w Twoim sercu. Bardzo dziękuję. Woo!